Cześć wszystkim, jestem Magda i zapraszam Was dzisiaj na Back to School Tag. Wielkimi krokami zbliża się początek roku szkolnego, więc stwierdziłam, że chciałabym nagrać jakiś odcinek właśnie związany ze szkołą, a niezbyt ciągnie mnie do nagrywania holi zakupowych, właśnie takich szkolnych, bo nie jestem jedną z tych osób, które kupują miliony cienkopisów, miliony zeszytów, miliony jakichś korektorów, czy innych rzeczy, których nigdy i tak nie wykorzystam i nie kupuję ich ze względu na to, że mi się po prostu podobają, bo mają jakiś fajny wzór. Nie jestem jedną z tych osób. Dlatego stwierdziłam, że nagram Back to School Tag. Ogólnie chciałam ten tag nagrać już gdzieś w połowie wakacji, ale stwierdziłam, że głupio będzie nagrywać Back to School Tag w połowie wakacji, więc przełożyłam to po prostu na końcówkę wakacji, ostatni tydzień lata. No, ja mam jeszcze wrzesień wolny, ale większość z Was jednak idzie we wrześniu już do szkoły. I dobra, zaczynamy bez zbędnego przedłużania. Pytanie pierwsze. Z jakim bohaterem chciałbyś siedzieć w ławce? No i większość z Was pewnie postawi na Hermionę, bo jest taka mądra i w ogóle, no, u mnie jest troszkę inaczej, ponieważ ja bym chciała usiąść z Joshem z Morza Spokoju, bo wiecie, siedzielibyśmy razem w szkolnej ławce i może by coś zaiskrzyło, a Josh to jest mój mąż. I tutaj powinnam postawić Pitę z Igrzysk Śmierci, ale już kiedyś Wam mówiłam, że staram się jednak unikać wstawiania Igrzysk Śmierci do tagu, bo prawda jest taka, że mogłabym przypadać Igrzyska Śmierci tak naprawdę do większości pytań, dlatego po prostu staram się zawsze unikać wstawiania Igrzysk Śmierci, a potem Igrzyska Śmierci będą później, dlatego Josh z Morza Spokoju. Jaką potrawę z fantastycznego świata zabrałbyś ze sobą na drugie śniadanie? No i ja tutaj wybieram bułki z serem, które gotował, a właściwie piekł Pita. Powinnam Wam w sumie pokazywać w Pierścieniu Ognia, bo to w Pierścieniu Ognia było, ale nie szasty. I wiecie, jakbym jadła te bułki z serem, to mielibyśmy jakiś wspólny temat do rozmowy z Pitą. Poza tym, nawet jeśli nie ciągnie mnie nigdy do sera ani do bułek, bo niezbyt lubię te dwie rzeczy, to myślę, że akurat połączenie tych dwóch rzeczy by mi smakowało. Zwłaszcza w wykonaniu Pity, więc przynajmniej może między mną a Pitą również by zaiskrzyło przez to, że mielibyśmy jakiś wspólny temat do rozmowy, chociażby w postaci bułek z serem, ale mniejsza z tym. Jaki książkowy sport chciałbyś uprawiać na WF-ie? No i ja chciałabym się uczyć łucznictwa, ale jeśli nie łucznictwo, to chciałabym się uczyć latania na miotle z Harry'ego Pottera. Po prostu te dwie rzeczy chciałabym umieć. Jaka książkowa postać byłaby Twoim wymarzonym nauczycielem? Daniel? Kochając pana Danielsa, myślę, że to nie jest żadne zaskoczenie, ponieważ on w tej książce również uczył, więc byłby genialnym nauczycielem dla mnie. A poza tym jeszcze to, że on kochał Szekspira, a ja dzięki tej książce też pokocham Szekspira, więc domyślam się, że dzięki niemu pokochałabym Szekspira. A poza tym, no, ja kocham Daniela z tej książki. Kurczę, nie mógłby być moim nauczycielem, bo romans między uczennicą a nauczycielem, byłabym otoczona przystojniakami w tej mojej klasie. Wiecie, Daniel, Pita, Josh. Ja bym się w ogóle nie skupiła na lekcji. Jaki przedmiot z Hogwartu chciałabyś mieć w swoim planie lekcji? Ja bym się chciała uczyć zaklęć, bo tak naprawdę większość uczniów raczej w Hogwarcie nie zwraca uwagi na ten przedmiot, ale kurczę, to jest przedmiot, w którym uczycie się nowych zaklęć. Dlaczego nigdy nie poświęcacie tyle uwagi temu przedmiotowi, tylko zawsze latanie na miotle albo obrona przed czarną magią? Hello? Uczycie się nowych zaklęć? To jest bardzo przydatne, więc zdecydowanie chciałabym się uczyć nowych zaklęć. Jaką książkę chciałabyś dodać do kanonu lektur szkolnych? I przede wszystkim chciałabym dodać tutaj Buszującego w zbożu. Nie jestem pewna, czy to jest lekturą szkolną, ale to jest klasyk i ja przeczytałam tę książkę i to jest jeden z moich ulubionych klasyków i naprawdę warto tę książkę przeczytać i fajnie by było, naprawdę super by było, gdyby ta książka była lekturą. Może to by zniszczyło tę książkę wtedy, bo ludzie by się tak negatywnie do tego nastawiali, ale wiecie, dzięki temu ta książka zostałaby omówiona. Ja na przykład wszystkich informacji odnośnie tej książki musiałam szukać w internecie, bo tak mnie po prostu ten temat zaciekawił, że musiałam szukać w internecie, o co chodzi i w ogóle dlaczego ta książka została zakazana. Polecam, bo naprawdę mega, mega mi się podobała, jeden z moich ulubionych klasyków. A jeśli nie klasyk, tylko jakaś powiedzmy nowość, to Anhusz.
ta książka jest jedną z najbardziej niedocenianych książek i ja to zawsze mówię na każdym kroku. To jest dla mnie drugi słowik, to jest taki słowik i Romeo i Julia podczas I wojny światowej w Imperium Osmańskim. Coś niesamowitego i to jest I wojna światowa. Na dodatek mamy tutaj Imperium Osmańskie i tak naprawdę bardzo mało książek powstaje właśnie z tymi tematami. Dlatego tym bardziej warto się tą książką zainteresować, nawet jeśli nie lubicie powieści historycznej. Po prostu czytacie i nie macie wrażenia, że to jest podręcznik historyczny. Dlatego przy okazji naprawdę mega, mega polecam. Do jakiego fantastycznego świata chciałbyś pojechać? Na wycieczkę szkolną ja bym chciała odwiedzić świat Cinder. I ja wiem, że tam jest zaraza i w ogóle niezbyt ten świat jest przychylny, bo powoli zbliża się wojna i w ogóle, ale ma takie momenty, gdzie naprawdę chciałabym je zobaczyć w prawdziwym życiu. I pomijmy tą zarazę, skoro wycieczka szkolna, to powiedzmy na kilka dni. Więc nie jest zbyt prawdopodobne, że się zarazimy. Chyba, że to będzie coś w rodzaju serialu Kwarantanna. No to średniało, ale pomijmy to. Naprawdę chciałabym zobaczyć ten świat, te wszystkie roboty i w ogóle... Naprawdę bym chciała odwiedzić taki świat. I ostatnie pytanie, na ekranizację jakiej książki chciałabyś pójść z klasą do kina? Ja nie wiem, czy mam tutaj wybrać ekranizację książki, która rzeczywiście powstała, czy może ekranizację książki, która nie powstała i bardzo mało jest prawdopodobne, że powstanie, dlatego ja wybrałam po prostu te dwie rzeczy. I teraz tak, jeśli chodzi o ekranizację, która rzeczywiście powstała, to chciałabym zobaczyć Mroczne Umysły. Najpierw muszę przeczytać tę serię, dopiero potem zobaczyć film. Jestem mega, mega ciekawa, bo widziałam zwiastun i mnie mega zaciekawił i czuję, że to będzie super. A jeśli chodzi o ekranizację książki, którą chciałabym zobaczyć, a która nie powstała, no to ja już wam tyle razy mówiłam, że Black Eyes się po prostu nadaje idealnie na ekranizację, bo fabuła tej książki to jest po prostu scenariusz do filmu. I naprawdę chciałabym, żeby ktoś zekranizował tę książkę, a nie rozumiem, dlaczego biorą się za ekranizację Szeptem zamiast ekranizować Black Eyes. Bo ja wiem, że oni mi zniszczą Patcha, a tutaj jest bardzo mało prawdopodobne, żeby kogokolwiek mi zniszczyli. Dlaczego nie ekranizujecie tej książki, tylko Szeptem mi zniszczycie Patcha? Dobra, i to by było w sumie na tyle, jeśli chodzi o ten tag. Tak jak już wspominałam, będę, a przynajmniej postaram się robić te tagi częściej, więc jak widzicie, dwa tagi pojawiły się w sierpniu. Jej, we wrześniu też będzie więcej tagów, więc jeśli lubicie takie typu filmiki, to dajcie łapkę w górę. Piszcie w komentarzu na dole, napiszcie, kto z was wybiera się od września do szkoły, a kto jeszcze wrzesień będzie miał wolny i będzie mógł sobie nadrabiać czytanie. Subskrybujcie kanał, by być na bieżąco, a także wchodźcie w opis, tam będziecie mieć linki do wszystkich moich social media. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa! I just need to get it off my chest, yeah, more than you know.